Wielu z Was pewnie zastanawia się, czy Pyrkon jest odpowiednim miejscem dla najmłodszych dzieci. A jeśli tak, to jakie atrakcje przewidziane są dla najmłodszych pyrkonowiczów? Zapytałem o tę kwestię organizatora do spraw bloku dziecięcego, Natalii Konkol, która odpowie na te i wiele innych pytań. W bloku dziecięcym odbywają się atrakcje przeznaczone specjalnie dla dzieci. Mamy rozmaite prelekcje, warsztaty, spotkania z gośćmi, konkursy. Mamy również strefę świetlicową, w której można pograć w gry. W specjalnej strefie kreatywnego budowania można również pobawić się klockami i spędzić miło czas z rówieśnikami. Blok dziecięcy powstał z myślą o rodzinach z dziećmi, po to, żeby rodzice mogli skorzystać z tego programu przeznaczonego dla nich, ale równocześnie, żeby mogli przyjść ze swoimi dziećmi, żeby też spędzić troszkę czasu razem, żeby zarazić dzieci swoją fantastyczną pasją, żeby nie musieli po prostu rezygnować z tej przyjemności, jaką jest udział w Festiwalu Fantastyki Pyrkon. I właśnie dla nich przygotowaliśmy specjalnie taką strefę, w której mogą albo przyjść razem z dziećmi, albo zostawić te dzieci pod opieką wykwalifikowanych animatorów i sami skorzystać z atrakcji dla dorosłych. Mali Prelegenci to inicjatywa stworzona specjalnie z myślą o dzieciach, które chciałyby pokazać swoją pasję, przedstawić jakąś swoją prelekcję, opowiedzieć o czymś, co lubią, na czym się znają. Powstało to z myślą o dzieciach takich jak Miłosz, który od 4 lat prowadzi dla nas prelekcje o tym, co go interesuje. W zeszłym roku akcja Mali Prelegenci była już oficjalna. Mieliśmy 4 dzieci, które przedstawiały własny program. Były m.in. warsztaty origami prowadzone przez 8-latka. Był pokaz dotyczący kosmosu, robotyki, więc każde dziecko może przyjść pokazać swoją pasję, do czego gorąco zachęcamy. Do bloku dziecięcego przychodzi bardzo dużo dzieci, które też się przebierają za ulubione postaci i jest to coś naprawdę niesamowitego. Niektóre z nich przygotowują swoje cosplaye razem z rodzicami, niektóre samodzielnie mają przygotowane jakieś drobne elementy, niektóre przebierają się od stóp do głów i wygląda to naprawdę niesamowicie. Zachęcamy bardzo serdecznie do tego, żeby pokazać swoją ulubioną postać, żeby się przebrać, bo tworzy to naprawdę niesamowity klimat. W tym roku mamy kilka nowości. Będzie to m.in. event cosplayowy dla dzieci, który będzie się odbywał równolegle do maskarady dla dorosłych. Zapraszamy wszystkie dzieci, które będą przebrane do tego, żeby były z nami w bloku dziecięcym w tym czasie. Poza tym planujemy jednego gościa związanego tym razem z filmem, a nie z literaturą, chociaż oczywiście odwiedzi nas również nasz stały bywalec Marcin Mortka. Strefa kreatywnego budowania z klocków będzie w tym roku jeszcze większa, więc będzie więcej zabawy, więcej kolorów i wszystkiego będzie więcej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w bloku dziecięcym, to jest to teren zamknięty, obudowany zabudową. Wejście oczywiście pilnują nasi grzdacze. Przed wejściem prosimy rodziców o zarejestrowanie dzieci. Ze względów bezpieczeństwa będzie wymagany numer telefonu, będzie również specjalna opaska dla dziecka i każde z wchodzących będzie otrzymywało specjalny numer identyfikacyjny, który umożliwi nam po prostu szybsze wyjście i wejście. Niestety no, troszkę to potrwa, ale jest to tylko i wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Nie chcemy, żeby nikomu stała się krzywda i chcemy zapewnić wszystkim komfort. Zarejestrować dziecko do bloku dziecięcego będzie można również za pomocą formularza internetowego, żeby nie trzeba było stać w kolejce. Poza warsztatami, prelekcjami, konkursami, które będą się odbywały w ramach programu, szykujemy również w przestrzeni świetlicy fantastycznej, która będzie się znajdowała na bloku dziecięcym, atrakcje, które będą dostępne przez cały dzień. Będzie to m.in. wystawa robotów z Lego, będą eksperymenty chemiczne, eksperymenty fizyczne, będzie się bardzo dużo działo, więc zachęcamy serdecznie do odwiedzenia naszego bloku. W bloku dziecięcym będzie się znajdował wieszak na kurteczki, na plecaki z piciem dla dzieci, więc spokojnie będzie można tam zostawić swoje rzeczy. Poza tym przewidzieliśmy kącik dla maluchów, w którym będą piankowe puzzle, będzie kącik do przewijania i do karmienia dzieci, więc zapraszamy serdecznie również z tymi najmłodszymi.
Zapraszamy serdecznie do bloku dziecięcego wszystkich, zarówno dużych, jak i małych. Będzie się bardzo dużo działo, będzie kolorowo, wybuchowo, będziemy się brudzić farbami, będziemy skakać, tańczyć i robić wszystko to, co dzieciaki kochają najbardziej, bo sami również to kochamy. Będzie super! Pyrkon już coraz bliżej. Dlatego jeżeli nurtują Was jeszcze inne pytania, na które nie znaleźliście do tej pory odpowiedzi, to śmiało, piszcie o tym w komentarzach.